tragedia na Węgrzech. Samochód z migrantami uderzył w dom Węgry, tragiczny wypadek przy granicy z Serbią. Nie żyje 7 osób. Na Węgrzech przy granicy z Serbią doszło do tragicznego wypadku. Kierowca przewożący migrantów nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uderzył w stojący przy drodze dom. Zginęło 7 osób, kilka zostało rannych. Na Węgrzech 7 osób zginęło, a 4 zostały ranne w wypadku samochodowym w mieście Morachalom przy granicy z Serbią, poinformowała we wtorek tamtejsza policja. Samochód posiadający serbskie tablice rejestracyjne przewoził migrantów i nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, dodały służby. Kierowca, uciekając przed policją, z dużą prędkością uderzył w stojący przy drodze dom. Węgierska policja przekazała, że kierowca auta został zatrzymany i zostaną postawione mu zarzuty handlu ludźmi oraz spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie podano, jakiej narodowości był kierujący samochodem.